Muszę powiedzieć, że w partiach Dudy emocji zdecydowanie nie brakuje. Tutaj Polak zdecydował się po prostu zjeść przeciwnikowi pionka. No i teraz nastąpiło skoczek F6. Tutaj oczywiście głównym wariantem jest wybijanie na C3, choć tego pionka z C3 no to raczej zjadać już nie należy, bo tutaj inicjatywa białego jest naprawdę nieziemska, a czarny ma rozwiniętą tylko jedną figurę. Chociaż są tacy warianty, którzy to jak najbardziej grają. Natomiast Duda zdecydował się, że jeden pionek wystarczy do zwycięstwa, no i teraz przechodzi w defensywny tryb i jeżeli faktycznie wybroni się czarny, no to pion więcej wygrana pozycja. I tutaj grywane było do tej pory hetman A4 szach, goniec G5 też było grywane. Ten wariant jest w repertuarze Dudy od dawna, więc to wszystko w partiach Dudy już widzieliśmy. No a tutaj biały zagrał ruch, którego nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Hetman C2 nigdy wcześniej nie było grywane. Ciekawe przygotowanie ze strony pana Pretke. Wiadomo, że czarny będzie robił tutaj krótką roszadę, więc ten hetman faktycznie przydaje się na C2, żeby atakować od razu na skrzydło królewskie. No i trzeba powiedzieć, że dalej biały kontynuuje dosyć kąśliwe granie. Tutaj Duda wycofał gońca, ten goniec co już miał zrobić na B4 to zrobił, więc nie, żeby nie było tutaj złośliwego związania i żeby też nie było A3, no bo tutaj często C5 chcemy przeprowadzić. No ale biały przygotował naprawdę chytrą ideę, no i zdaje się, że już posunięcie hetman C2 było zaskoczeniem dla Polaka. Wiecie, tutaj tak jak zresztą widać po termometrze po lewej stronie, no to pozycja czarnego jest bardzo dobra właściwie. Nawet delikatna stokfiszowa przewaga czarnego. No to oczywiście optymistyczne podejście, no ale wiecie, takie zaskoczenie to nie jest jakiś dramat. No i ja wiem, że z praktycznego punktu widzenia, no to wygląda to bardzo ciężko, no bo zaraz wieża H3, jest tutaj presja na H7, no i to już wygląda dosyć strasznie. No ale tak trzeba grać na tym topowym poziomie, no bo grając normalnie, no to gościa 2650 się nie ogra, więc trzeba grać w tym stylu, czyli capnąć pionka, no i grzecznie się bronić przez 20 ruchów, wyjść z pionem więcej i w końcówce go rozjechać, więc plan dobry. No i teraz jak tutaj należało podejść do tematu? Bardzo ważne posunięcie C5. To jest stara zasada, czyli jeżeli przeciwnik atakuje na skrzydle, a tutaj ewidentnie biały szykuje się do ataku na skrzydle, to dobrym planem jest kontrowanie w centrum. No i tutaj to C5 z presją na D4 idealnie realizuje właśnie ten zamysł. No i dzięki temu, że czarny atakuje centralnie, no atakuje to może za mocne słowo, no stwarza tutaj jakiś nacisk w centrum, no to te figury białego tak łatwo nie mogą się zaangażować w atak. Natomiast tutaj Duda po kilkuminutowym namyśle wybrał inny plan, czyli zdecydował się wrzucić skoczek B6 z planem skoczek FD5. No i tutaj konsekwencją tego planu, planu Dudy było zagranie F5. No i teraz z jednej strony, jakbyśmy tak się przyjrzeli tej pozycji, no to właściwie można powiedzieć, że luzik arbuzik, tak? Została tutaj przekątna przesłonięta, mata na H7 nie ma, w partii hetman E2, no to hetman E8, żeby ten hetman białego tutaj do ataku właśnie na punkt H7 nie wkroczył. No i w sumie pion więcej jest. Faktycznie pojawiła się tutaj słabość na E6. No ale tutaj Duda wyszedł z założenia, że za tego pionka przewagi, no to warto pocierpieć. No niestety muszę wam powiedzieć, że ten punkt E6, kurczę, jeżeli jest opcja, żeby tego nie robić, to lepiej nie robić. Bo ten pion na E6 do końca świata będzie słaby. Tutaj odstały pion na półotwartej linii. Skoczka teraz nie ma jak przegonić, więc niby się to wszystko trzyma, ale wygląda paskudnie. I biały kontynuuje tutaj agresywne podejście.
Ja wiem, że goniec D2 samo w sobie tak agresywnie nie wygląda, no ale gdzieś tym gońcem trzeba było odejść, żeby wieża mogła wkroczyć do akcji, no i żeby tutaj nałożyć większą presję na ten punkt E6. No i teraz w partii A5 plan jest oczywisty, żeby wygonić tego gońca, żeby biały nie miał czym atakować na E6, no ale biały to od razu zablokował. No ale jest pewien profit, ponieważ pole B4 jest teraz słabe, więc być może kiedyś skoczek czarnego będzie chciał to pole B4 wykorzystać, drugi będzie chciał wejść na D5. W partii mamy tutaj goniec F6. Przyznam wam, że jak analizowaliśmy z mistrzem międzynarodowym Szparem tę partię na żywo, no to autentycznie mieliśmy tutaj problem, żeby robić w ogóle jakieś ruchy. Autentycznie pozycja czarnego jest tak stłamszona, że ciężko tutaj w ogóle na tej ograniczonej przestrzeni jakieś posunięcia wykonywać. No sporo nam się schodziło, żeby w ogóle coś wykombinować. Tutaj w ogóle bardzo interesująca idea z czatu padła, żeby zagrać skoczek F6 z planem wrzucenia tego skoczka na D5. No bo w sumie wtedy jest opcja, żeby tego gońca rozwinąć i powiem, że ma to jakiś sens. Ma to naprawdę jakiś sens, chociaż no nie jest to takie proste, bo kurczę, punkt F5 się osłabia, a tutaj na D5 no tak nie do końca można wkroczyć, no bo jest dobra kontrola, więc trzeba by zagrać C6, no ale wtedy jest strata na F5, więc no nie ma tak łatwo, żeby się tutaj poprzestawiać w jakiś idealny sposób. No ale Duda... Oczywiście to jest bardzo kreatywny zawodnik, więc dla niego taki problem to nie problem. No i wrzucił sobie goniec F6. No to biały wieża E1, czyli przyciska tego pionka E6, żeby tutaj figury czarnego na przykład w ten sposób nie mogły się aktywizować. No bo tutaj oczywiście nastąpi kasacja, no i pion E6 spada. I tutaj analizowaliśmy... Mnóstwo różnych ciekawych idei. Mój faworyt to wybicie na C3 z planem zgarnięcia na A4. Bardzo takie, można powiedzieć, łopatologiczne podejście, czyli zjadam drugiego piona, zasuwam pionem do pola przemiany, a na skrzydle królewskim liczę, że nie dostanę mata. Ciekawe podejście, naprawdę bardzo ciekawe podejście wbrew pozorom, no bo tutaj ten atak białego nie jest taki oczywisty. Faktycznie można sieknąć na H6, no ale teraz hetman się cofa do defensywy, no i fakt, pionka biały odzyskał. No ale ten rajdowiec na linii A, no to jest kolosalna siła. No oczywiście warianty tutaj wychodzą chore, bo trzeba by doliczyć do czegoś takiego i tutaj wcale się wariant nie kończy, bo biały jeszcze może wrzucać wieżę do akcji, no ale okazuje się, że no jest chora jazda, ale działa, groźba mata. I co ciekawe, nie ma jak tego wieża G3 zrealizować i w ogóle partia może się zakończyć takim remisem. No to by było dosyć zabawne. Także skoczek bije C3 z takim bardzo chciwym podejściem na zdobycie kolejnego pionka. Interesująca idea. Natomiast Duda stwierdził, jeden pionek w zupełności mi wystarczy, więc umocnił swoją pozycję ruchem C6. No ale trzeba powiedzieć, że Pretke bardzo agresywnie podchodzi do tej pozycji, waląc G4. Czyli tutaj biały zastosował klasyczne podejście. Wszystkie figury zostały zaktywizowane, no więc teraz piony muszą wkroczyć do akcji niczym taran, żeby pozycję czarnego zniszczyć. I faktycznie... Nie jest tutaj lekko. Duda decyduje się wybić na E5. Plan jest taki, że jeżeli hetman zbije, no to bicie na G4. No i tutaj można tego hetmana wygonić, przejść skoczkiem. To są dwa piony przewagi. Pion na G4 ogranicza możliwości ataku białego, więc wygląda fajnie. W związku z tym zostało białemu debije E5. Co faktycznie zostało tutaj w partii zagrane. I ta zmiana struktury pionowej sprawia, że biały już nie ma tak mocarnego ataku na punkt E6.
I to jest kolosalny plus. I tutaj no, można było tak na chama po prostu wymieniać. No i no, nie oszukujmy się. No, turbodefensywa. Turbodefensywa, tutaj czarny no, musi stać w miejscu, reagować na te agresywne zapędy białego. No ale wiecie, nie cierpimy za darmo. Cały czas jest tutaj pion więcej. Stockfish potwierdza, że jest tutaj ok, więc można było w tym kierunku lecieć. Natomiast Jan Krzysztof Duda zdecydował się na zagranie goniec D7, no, które niestety sprawia, że biały no, ma tutaj naprawdę ciekawy atak w partii skoczek E4. No i to wygląda niesamowicie groźnie, ponieważ ten skoczek no, chce wjechać tutaj na D6 i ta inicjatywa jest naprawdę bardzo silna. Jeżeli chodzi o bicie na E5, no to tutaj biały w ogóle skoczek F6 grozi w tym momencie. Nie będzie można zbić pionem, więc jest strata wieży. Jeżeli wieża ucieka, no to zaraz goniec H6. Wszyscy wiemy, co się tutaj dzieje. Także są problemiki. Stockfish tutaj twierdzi, że da się trzymać tę pozycję, ale jakoś mi to śmierdzi niesamowicie. No te czarne pola są zbyt słabe. Ale no wieża bije E5 do wzięcia pod uwagę. Natomiast w partii Duda no nie chciał brać tego drugiego pionka, zagrał hetman E7, przeciwnik się zaktywizował, no i teraz już tutaj trzeszczy ta pozycja Dudy, prawda? Nawet pojawiają się tego typu motywy, jak wieża bije E5, hetman G3, wieża odchodzi, skoczek D6, wieża F8, goniec G5. I w ogóle uwierzcie lub nie, ale ten hetman za bardzo nie ma gdzie uciekać. Jeżeli skoczek F6, no to zaraz goniec C2, punkt H7 leci, skoczek F5 tutaj grozi. No figury białego nieziemsko zaktywizowane, pięknie tutaj współpracują. Całe szczęście, po wieża bije E5, biały popełnia niedokładność. Gra goniec C2, no i Duda podkręca tutaj atmosferę. H5 byłoby ciekawym też zagraniem. H5 po to, żeby wymienić wieżę. Oczywiście jest to strata piona, no ale trochę upraszcza pozycję, więc szanse na przetrwanie wzrastają. Natomiast Duda leci tutaj na zadymkę, no i wrzuca zagranie skoczek C4. Czyli tutaj Duda no kompletnie ma wywalone w ten atak przeciwnika. Zauważcie, że tutaj przecież wieża bije H7, trzeba było liczyć. Skoczek G5, skoczek F6, skoczek C3. 15 tysięcy różnych odejść tego skoczka. No bo tutaj figury białego naprawdę skoncentrowane na skrzydle królewskim. Natomiast biały z tych wszystkich ciekawych opcji wybrał błąd. I zdecydował się zagrać goniec G5. No i teraz jest nerwowo, ponieważ zawodnicy mają bardzo mało czasu do namysłu. No ja wiem, że grając blica, no to 13 minut się wydaje, że to jest nieskończenie wiele czasu, ale w tak ważnych turniejach, w tak skomplikowanej pozycji, te kilkanaście minut bardzo mało czasu. No i teraz co tutaj czarny sieknie? Hetman bije G5, wygląda przepotężnie, naprawdę genialna ofiara hetmana. Chodzi o to, że kiedy hetman tutaj zbije, no to oczywiście materialnie teraz jest równowaga, bo są dwa piony i skoczek za wieżę, ale hetmany znikają z szachownicy. I to jest ogromny plus dla czarnego, bo cały plan białego opierał się na ataku na króla, a bez hetmanów na desce tego ataku na króla nie ma. A po hetman G5, kiedy tutaj nastąpi skoczek G5, wieża E1, król G2, wisi na H7, więc H6. No i teraz po kolei. Skoczek E4, no to w ogóle tutaj skoczek E5, wieża F8, skoczek F4 grozi, pozamiatane. Jeżeli ten skoczek pójdzie na F3, no to niewiele lepiej, no bo teraz widły na E3, no i strata hetmana. Więc okazuje się, że najlepszym ruchem jest skoczek F7, no ale tutaj w sumie ten król schowa się na D6,
Skoczki pięknie króla chronią, naprawdę zarąbista ofiara. Tutaj Stracha z całą pewnością może napędzić goniec H7, no bo tutaj po król H8 wchodzi taka sekwencja ruchów, no i wydaje się, że nieuchronny mat, ale nic bardziej mylnego. Skoczek F4. No i teraz widły, więc trzeba zbić. I wieża wkracza do defensywy. No i mamy taki układ. Oczywiście te figury są totalnie nieskoordynowane, więc najpewniej coś tutaj czarny straci, chociaż wcale nie jest tak powiedziane. No ale brak koordynacji sprawia, że tym hetmanem chyba lepiej tutaj grać. No ale walka trwa dalej, prawda? Jeżeli figury czarnego się skoordynują, to hetman ma przekichane. No niestety Jan Krzysztof Duda posunięcia hetman bije G5 nie znalazł. Naprawdę, no tutaj liczyłem, że walnie na G5, ale niestety w partii nastąpiło hetman B4. I hetman B4 jest no, przegrywającym błędem. Wieża po prostu uciekła w partii G6, no ale teraz hetman H4 nie ma jak bronić, więc H5, hetman G3, grozi B3 ze zdobyciem wieży, więc hetman zbił na B2. No i teraz biały przeprowadził elegancką kombinację, poświęcił tutaj skoczka, poświęcił gońca, no i po prostu król czarnego zostaje zamatowany. Kurczę, emocji tutaj nie brakowało. Naprawdę z przyjemnością tę partię komentowałem na żywo. Było bardzo ciekawie, bardzo dużo liczenia, niesamowicie interesujących wariantów, więc czacha dymiła. Naprawdę było super na żywo. No hetman bije G5, taka okazja przeszła tutaj koło nosa. Szkoda, naprawdę bardzo szkoda. Więc niestety w drugiej rundzie porażka, szanse na awans do turnieju kandydatów cały czas są, bo 9 rund przed nami, no ale oczywiście w rundzie trzeciej decydujące starcie. Jeżeli w rundzie trzeciej znowu Duda zaliczy jakąś wpadkę, no to wtedy szanse na pierwsze dwa miejsca no po prostu znikają. Także cóż, 15:45, widzimy się na streamie.